Siemaneczko, witam serdecznie, ja jestem sam Maciej, a to jest kurde vlog. Witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych gości, kurde. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień, niestety chłodny. Minus 2 stopnie na dworzu, ja jadę właśnie do czego ja muszę jechać? Na początek muszę pojechać. Telefon. Dzwonił tu właśnie spedytor, że kierowca coś tutaj cuduje, ale nie cuduje. Ja z nim miałem wszystko dogadane tak, jak miało być. No hej, no ja z nim gadałem, to tak jak żeśmy rozmawiali. W piątek może być zrzutka na Berlinie rano i na chatę pusto, nie? No dobra, spoko. Co chciałem powiedzieć? Szykuję samochody w trasę, u nas małe zmiany w firmie, znaczy małe, kurwa nie takie małe, duże, bo zmienia się ekipa. Normalna w sumie sprawa, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, taka kolej rzeczy, każdy ma swoje jakieś priorytety, czy zarówno ja, czy zarówno kierowcy, każdy ma swoje jakieś rzeczy, które są dla niego ważne i ważniejsze. Czasami sprawy prywatne grają rolę, czasami sprawy firmowe tutaj grają rolę. Ledwo to zauważyłem, tu jest korek do zjazdu. Tak dziwnie jest tutaj, że po prostu jak nie zauważysz tego, że tu stoją samochody, to tam się już praktycznie na końcu nie wbijesz, bo cię nie chcą wpuścić, nie? No i tak, zmienia się u nas, bo tak jak mówiłem, ktoś przychodzi, ktoś odchodzi. No różne czynniki wpływają na takie, a nie inne decyzje. No i ekipa się wymienia po prostu. Jedni przychodzą, jedni odchodzą. Jedni nie, inaczej, w innej kolejności. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. I sam wiem po sobie, że kierowcy ciężarówek mają, nie wiem jak to, i w tym ja też, bo ja nie mówię tutaj tylko o innych, tylko też przede wszystkim o sobie. To wiem, że bardzo często wśród kierowców i dosyć szybko teoretycznie. I to z różnych przyczyn. Z przyczyn takich, że komuś się na przykład już znudził samochód, komuś się znudziły kierunki, komuś się znudziły systemy, wcześniej mu wszystko pasowało, teraz gdzieś tam dochodzi jakieś wypalenie zawodowe. Ja sam wiem po sobie, czasami coś nie gra, na przykład w firmie, no różne są sytuacje, ale akurat w naszej branży kierowcy ciężarówek to zmieniają dosyć często pracę. Nie będę tutaj rozwodził się na tematy takie, dlaczego kto się zwolnił i tak dalej, bo to są nasze indywidualne sprawy kierowców, indywidualne przemyślenia i nic mi tak naprawdę do tego, więc nie będę mówił o tym publicznie, co poszło nie tak. Jeszcze wam powiem taką ciekawostkę z tym związaną, że teraz jak zaczęła się wojna na Ukrainie, odpłynęło bardzo dużo pracowników ukraińskich. Ja co prawda nigdy nie miałem pracownika ze wschodniej granicy, ani w sumie nie zamierzałem mieć, może kiedyś, ale ukraińscy pracownicy odpłynęli z firm, które je zatrudniali i teraz każdy chwyta się brzytwy i próbuje na siłę znaleźć jakiegoś pracownika, nawet jeśli mają obiecać, nie wiem, warunki takie, na które ich nie stać. No bo każdy po prostu chce złapać na siłę tego pracownika. To jest niesłychany w ogóle odpływ pracowników. Ja zauważyłem to sam po sobie, bo na przykład jak ja szukałem pracownika wcześniej, jakiegoś tam, jak ktoś mi tam odchodził, to właściwie nigdy nie było problemu ze znalezieniem pracownika. I nie zajmowało mi to wiele czasu. Odzew moich widzów, bo muszę to zaznaczyć, że ja tak naprawdę w 90% zatrudniam swoich widzów, to odzew zawsze był bardzo duży i było bardzo dużo chętnych. I teraz potrzebowałem jakiś czas temu właśnie dwóch pracowników na ciężarówki. Warunki spoko w sumie nawet. Kiedy wstawiłem ogłoszenie, to był czas właśnie po wybuchu tej wojny, kiedy tak pracownicy z Ukrainy odpłynęli na wschód. I no już, kurczę, nie ma chętnych do pracy. I tak zacząłem sobie myśleć o tym wszystkim, że potrzebuję jeszcze jednego tego pracownika i sobie pomyślałem, że może to jest dobry moment, żeby pojechać w traskę. Chociaż na 2-3 kółeczka.
takie od poniedziałku do piątku. Przy okazji odświeżymy tutaj trasy. Mam zamiar wyjechać w trasę, może maksymalnie, no maksymalnie wtorek, środa, być może zostanę w tej pierwszej trasie na weekend jeszcze, bo nie opłaca jak mi się, jak ja bym wyjechał we wtorek, to nie opłaca mi się w piątek zjeżdżać, bo to jest, no co ja tam narobię od wtorku do piątku, nie? No niedużo. I sytuacja jest taka, że mam teraz 3 auta na placu, więc muszę je dojrzeć, poprzepinać dzisiaj, bo wcześniej chłopaki zamieniali się naczepami i mam po prostu nie te naczepy, dwa zestawy. Renata jest zamieniona z Mercedesem i trzeba zamienić je po prostu naczepami, przesmarować siodła. Wiem, że jedną naczepę mam do zamiatania, bo byłem na rozładunku w Gdańsku. No i dobra, ale najpierw to muszę kupić smar do siodła i zajechać po jakąś szpachelkę, bo nie wiem, czy w samochodach są jakieś szpachelki. Zacznijmy od tego, że ja nie wiem, czy ja mam portfel w ogóle. Piękna dzisiaj pogoda jest. Można płacić blikiem w kasie? Tak. Można? Dobra, to ja bym sobie wziął sobie smar do siodła. 579. Przepraszam, inny. 604. Ale zapomniałem telefonu. Zapomniałem portfela. Niezorganizowanie takie. W taką BM-ką teraz jeżdżę. Słuchajcie, jak to się mówi, nie smarujesz, to nie jedziesz. Wrzucamy. Jeszcze trzeba zajechać, kupić jakąś szpachelkę do smarowania, bo nie będę patykiem przecież smarował. No nie wiem, czy u chłopaków gdzieś tam jest. Co, i szykujemy się powoli na wyjazd. No i dobra, musimy poodpinać Renatę, Dafa, Mercedesa. Tu stoi Meraś. Przestawić te dwa busy. Czy można było odjechać. Jest Daf, jest Renatka. I zobaczcie, wszystkie kluczyki od wszystkich samochodów leżały całą noc na fotelu. I to jest, kurde, poważny błąd z mojej strony. Przestawimy może te busy, zrobimy sobie, kurde, tutaj miejsce do tego, żeby tu jakoś można było w ogóle pracować. Także dzisiaj dzionek taki gospodarczy znowu. Pod płot dwa, żeby tutaj mieć miejsce, dostęp. I zrobimy dzisiaj dzień gospodarczy, smarowanie siodła i tak dalej, i tak dalej. Brudny. Mam już odpięte te klamoty moje. Muszę się wziąć za smarowanie. A widzę, że tu chłopaki dbają o siodła, więc tutaj dużo nie ma, trochę dołożę. Tylko delikatnie i będzie w porządku. Sam wszystkimi nie pojadę, ale coś tu może poplątamy. Przychodzi od tego tygodnia nowego nowy kierowca. Jednym ja sobie pojadę, bo już mi się tak trochę chce. Trochę tęsknię za tą trasą, więc to jest dobry moment na to, żeby sobie przypomnieć, jak wygląda międzynarodówka. Teraz tak, są różne techniki smarowania siodła. Ja to bardziej smaruję jak kanapkę. Tu już wymaga przesmarowania, bo widać, że tu już smaru brakuje. Także bierzemy, wykorzystamy do tego szpachelkę, tak żeby tutaj nie nabrudzić. I mówię, ja to smaruję tak o, jak kanapkę, co 2 tygodnie siodło przesmarować. Nie trzeba tutaj nie wiadomo ile tego smaru dawać, bo to później wycieka na ramę. No tutaj to aż grubo jest, więc ten stary smar można też wykorzystać do tego, żeby to, kurde, nasmarować, rozumiesz? Nie warto dawać zbyt wiele, bo później tu, o, zobaczcie, jak to wylatuje wszystko na ramę. Później to wszystko takie ufa i dolone. I oczywiście zamek jeszcze wypadałoby przesmarować. Z tego tutaj dajemy trochę tak, o. Dobra, jedno mamy nasmarowane siodło. Tutaj w Renacie trzeba nasmarować. Zaobserwowałem, słuchajcie, że w Stanach, na przykład patrząc na Rafała, Zazuniuka, zaobserwowałem, że w Stanach nie smarują siodła. I tak się zastanawiam,
jak oni skręcają. Można poznać, kiedy jest suche siodło, w momencie, kiedy auto zaczyna na przykład wyrzucać z zakrętów, albo wychodzi z zakrętu i jakby wydłuża ten zakręt, nie wiem jak to określić. No nie chce się wyprostować tak za bardzo. Powoduje to, że autem po całej drodze zrzuca, bo nie chce siodło pracować, nie chce się skręcać i wiadomo, że no ma opór w skręcaniu, a oni tego nie smarują. Ja się zastanawiam, jak tu skręcać. Kiedyś, na przykład jak nie byłem doświadczonym kierowcą, to przyjechałem na firmę i mówię do swojego szefa, że szefie, coś mam problem, bo nie chce mi auto w zakręty wchodzić, jakoś późno reaguje na zakręty i tak dalej. I szef mówi, ty, a kiedy ty w ogóle siodło smarowałeś? Ja mówię, że nie smarowałem, a on mówi, to nasmaruj siodło. Nasmarowałem siodło i powiem wam, że nie ten samochód. Więc dziwię się, dlaczego w Stanach na przykład nie smarują siodła. Taką ciekawostkę wam jeszcze powiem, że na przykład kiedyś jak jeździłem starą magnumką, to te magnumki się jeszcze smarowało i co dwa tygodnie wjeżdżało się normalnie na kanał. Wszystkie kalamitki, przód, zwrotnice, wszystko się smarowało. Także nie było leżenia na weekendy. Po pierwsze musiało być auto umyte, po drugie musiało być wprowadzone na kanał, całe auto nasmarowane, po trzecie musiało być odpięte, nasmarowane siodło. A teraz? Teraz to driver tylko ino ten, nie no, żartuję. I dobra, mam już pozapinane samochody. Poprzepinane samochody. Jeszcze muszę tą naczepę zamieść, która jest w Merasiu. I fajnie, słuchajcie, jest afera, bo kierowca mi się zwolnił. I jest afera, że koniec, kurwa, po firmie. O jeny, ludzie, kochani, nie pierwszy, nie ostatni kierowca. Fakt, że ubolewam nad tym, bo współpracowaliśmy od 3 lat. No ale to nie jest, kurwa, koniec świata, słuchajcie. I trzeba to po prostu przeżyć i następny i dalej. Tą naczepę mam, kurwa, do zamiatania. Tu muszę pasy zwinąć, bo byłem na rozładunku w piątek? W poniedziałek. Byłem na rozładunku. Zbieram się w trasę. Po tak długim czasie, kurde. Już nie pamiętam, kiedy byłem w trasie, na wakacje byłem. Mam tak. Mam nowego kierowcę, więc musiałem przyjechać do biura. Zrobię umowę dla kierowcy i go zgłosić do dyspozycji. Także idę robić umowę, później lecę na plac do niego. Ja tam się na przykład cieszę, bo już dawno nie byłem w trasie. Pewnie wy też dawno nie byliście ze mną w trasie, nie? Także polecimy w końcu. No i mówi, że on ma transport, oni mają transport, nie wiem ile samochodów, jego braciak ma transport. Te same problemy, kurde. No, tak, zaraz dane dam. Pytam, co się stało, nie wiem, pan może... No to on dziś będzie do wyjazdu dziś 10. 10.30 dziś będzie do wyjazdu. A widziałem, że market price urósł. Nieźle, euro 33, nieźle. 33. To co, to na razie. Do zobaczenia. Wesoły świąt. Trzeba żegnać się z kolegami, koleżankami z biura i witać się z kolegami na trasie. Nie wiem jak wyjdzie. Czy wyjdzie stary, dobry tkaczyk, czy wyjdzie coś innego. To się, moi drodzy, okaże w najbliższych dniach. Na początek to trzeba wyjechać. Dzisiaj wyjeżdża nowy kierowca. Jadę na bazę go po prostu odprawić. On dzisiaj też się wpakowuje do samochodu. A ja wsiadam sobie na Renatę, na W1 TSNO. Po świętach przychodzi jeszcze jeden kierowca, także całkowicie ekipa wymieniona. I dlaczego chcę pojechać? Chcę pojechać po pierwsze, no bo wiemy jaka jest sytuacja w transporcie. Paliwo coraz droższe, koszta coraz większe. Przydałoby się troszeczkę to nadgonić finansowo, więc to jest główny powód, dla którego decyduję się na to, żeby jechać w trasę. Ale też wydaje mi się, że fajnie będzie sobie przypomnieć te trasy i fajnie będzie sobie pojechać i też fajnie będzie dla widzów, dla was, żebyśmy sobie wspólnie pojechali w traskę jak ze starych, dobrych czasów. Bardzo często sprawdzam sobie, jak coś wprowadzam, jakieś zmiany, czy cokolwiek robię w ogóle przy firmie, to lubię to
sprawdzić na własnej skórze, czy na przykład jak brałem busy, to wiecie, że jeździłem sam i sprawdzałem, jak to wygląda, żeby mieć później jakiś pogląd na rzeczywistość, i tak samo trasy weekendowe, żeby wiedzieć, o co chodzi, że jak przyjdzie kierowca, będzie chciał się dowiedzieć jakichś szczegółów, to po prostu będę mógł mu spokojnie powiedzieć. A teraz jedziemy na bazę. Ogarnęliśmy papiery, kierowca Tomek wyjeżdża, a ja nagrywam sobie Instagramka. No i pojechał. Pojechali, jak to się mówi. No i fajnie, dobra. Elegancko.